Wektor to jest taki obiekt, który ma długość tutaj takie intuicyjne na razie podejście sobie zaprezentujemy, i ma kierunek. Czasami się mówi, że ma kierunek i zwrot, żeby podkreślić, żeby rozróżnić te dwie rzeczy, czasami się utożsamia. W każdym razie chodzi o to, że wektor ma długość, ale ma też. Coś takiego, co odpowiada, co mówi, w którą stronę ten wektor podąża, czy wskazuje. Czy jaki jest jego kierunek, czyli na jakiej prostej leży, jaki ma zwrot, czyli w którą stronę tej prostej. Bo wiadomo, że jak mamy coś, coś się porusza po prostej, to może albo w jedną, albo w drugą stronę. No to najprościej może będzie sobie to wyobrazić, jak pokażę jakiś przykład najpierw. Powiedzmy, że ktoś nam mówi, że pieszy idzie z prędkością 5 km na godzinę. 5 km na godzinę. No to tutaj mamy tylko długość, tylko wartość prędkości, więc to jest, to jest skalar, to jest tylko długość. Powiemy, że to jest nie tyle prędkość, co szybkość. Czasami się stosuje takie rozróżnienie, rozróżnienie że jak podajemy tylko wartość, to mówimy o szybkości, no ale to nie jest takie ścisłe roz, rozróżnienie. Czasami się stosuje te słowa zamiennie, czyli to jest skalar. No dobrze. No, a jeżeli nam ktoś powie, że ktoś, że pieszy idzie 5 km na godzinę, ale idzie na wschód. Idzie na wschód. No to teraz wiemy już, w jakim kierunku, jaki jest zwrot tej prędkości, jaki kierunek jaki jest zwrot tej prędkości. Czyli powiemy wtedy, że takie określenie, że ktoś idzie 5 km na godzinę na wschód, no to to już ma znamiona wielkości wektorowej. Powiemy, że to jest wtedy prędkość. Która jest scharakteryzowana jako wektor. Wiemy nie tylko, jaka jest wartość, jaka jest długość tej prędkości, ale też jaki jest kierunek i też jaki jest zwrot, w którą stronę ten pieszy idzie. No właśnie, jak można to sobie inaczej zwizualizować? Powiedzmy, że jesteśmy na płaszczyźnie, że mamy właśnie tylko kierunki wschód-zachód i północ-południe. No to narysujmy te kierunki. Powiedzmy, że to jest kierunek północ-południe, do góry jest północ. A to jest kierunek wschód-zachód. I wschód jest w prawo, zachód jest na lewo, tak jak to zwykle jest na mapie. No to jakbym teraz narysował ten wektor 5 km na godzinę na wschód? No powiedzmy, że startuję z tego punktu. No i to jest 1 km na godzinę, 2, 3, 4, 5. Czyli ta jednostka oznacza 1 km na godzinę. No i zwykle rysuje się taką strzałeczkę, żeby to sobie wyobrazić. Taka strzałeczka oznacza wektor który porusza się, który reprezentuje prędkość w prawo, w tym wypadku na wschód, która ma 5 jednostek. No i zwykle nie przywiązujemy się zbytnio do tego, w którym punkcie ten wektor jest zaczepiony. Na przykład, gdyby on był zaczepiony w jakimś innym punkcie, ale był do tamtego równoległy i miał taką samą długość, to powiedzielibyśmy, że to jest dokładnie ten sam wektor. Czyli nie przywiązujemy wagi do tego, gdzie wydany wektor jest zaczepiony. Te dwa wektory uznamy za, taki, za ten sam wektor prędkości. No dobrze. No, ale teraz gdybym nie chciał rysować tego, tylko gdybym chciał zapisać w jakiś zwarty sposób ten wektor, to zwykle używa się takiej notacji, że na oznaczenie wektorów, żeby podkreślić, że to jest wektor, na literkę, która oznacza nasz, nasz wektor, nad tą literką piszemy taką strzałkę. Rysujemy taką strzałkę. Czasami w książkach się pisze, używa pogrubionych liter, no ale tutaj wygodnie jest, będzie nam używać takich strzałek, żeby podkreślić, że to jest wektor, że to nie jest zwykła liczba. No, i tutaj mogę napisać, że to jest 5 km na godzinę na wschód. No, ale to będzie długi napis. A jak można to krócej zapisać? No, zwykle używać takiej notacji, że podaje się w tym wypadku, kiedy mamy płaszczyznę, dwie liczby. O ile się przesuwam w tym kierunku poziomym, a o ile się przesuwam w kierunku pionowym, no to w, poziowym, w poziomym przesuwam się o 5 jednostek, a w pionowym przesuwam się o 0 jednostek. No i podaje się po prostu dwie współrzędne. Tutaj mamy przestrzeń. Mamy płaszczyznę, czyli taką przestrzeń dwuwymiarową. Często stosuje się też taki zapis, że pisze się te współrzędne jedna pod drugą, jako taki wektor kolumnowy. I tutaj w algebrze liniowej, w kolejnych filmach, raczej będziemy stosować, stosować taką notację, bo ona w wielu sytuacjach okazuje się być wygodniejsza. Czyli te współrzędne podajemy jedna pod drugą. Ta pierwsza nam mówi, o ile się przesuwamy w prawo, a ta druga, o ile się przesuwamy do góry. No dobrze. Może jeszcze jakiś inny przykład. Powiedzmy, że mam taki wektor. Teraz narysuję, że przesuwam się o trzy jednostki. O trzy jednostki w prawo i o cztery jednostki do góry. 1, 2, 3, 4. Czyli ląduję gdzieś tutaj, czyli ten mój wektor będzie wyglądał. Będzie wyglądał jakoś tak. No i rzeczywiście, tutaj mam cztery jednostki, tutaj mam trzy jednostki, czyli powiedzmy, że on się nazywa A no to współrzędne tego wektora, pierwsza współrzędna to jest ta pozioma, to jest 3, druga współrzędna to jest 4, czyli to będzie taki wektor. No i łatwo obliczyć, jaka jest długość tego wektora, no bo tu mamy taki trójkąt prostokątny, gdzie przy przyprostokątne mają długość 3 i 4, no to przeciwprostokątna musi mieć długość 5, to jest taki trójkąt pitagorejski 3, 4, 5. No i widać, że można łatwo uogólnić taki sposób zapisywania wektorów na większą liczbę wymiarów. Widać, że do trzech wymiarów łatwo to przenieść. Po prostu dodamy tutaj jeszcze jedną współrzędną. Będziemy mieli trzy współrzędne dla każdego wektora. No ale też łatwo to ogólnić na jeszcze wyższe wymiary. Wymiar 4, 5, 6, 7 i tak dalej. Oczywiście te wyższe wymiary trudno jest sobie wyobrazić za pomocą naszych, naszej wyobraźni, która jest taka tylko trójwymiarowa. Ale matematycznie można bardzo łatwo to opisać używając właśnie takich kolumn, gdzie mamy wiele współrzędnych. No oczywiście wtedy nie mamy takich dobrych rysunków, ale wiele intuicji, które sobie wyrobić na podstawie takich rysunków dwu- i trójwymiarowych, przenosi się na te wyższe wymiary.